Państwa bardzo serdecznie w Ochojskiej Bibliotece w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, czyli właścicieli Galerii Kopalnia Sztuki w Bochni, Państwa Katarzyny i Leszka Wincelowiczów oraz w imieniu Biblioteki. Dzisiejsze spotkanie będzie dwuczęściowe. Już za chwileczkę pierwsza jego część w Bochelskiej Bibliotece, czyli fotografika i poety opowieść o swojej Bochni, a później około 19:00, tak przewidujemy, ale to wszystko zależy od panów rozmawiających dzisiaj, w Galerii Kopalnia Sztuki będzie finisarz wystawy Mirosława Mroczka Bochnia 6x9 Powrót do przeszłości. A już za chwilę opowieść o swojej Bochni. Jak Państwo myślicie, co dzieje się, kiedy spotkają się dwaj mistrzowie? Mistrz fotografii, czyli Mirosław Mroczek, i mistrz słowa, czyli Andrzej Pacuła. Za chwileczkę się przekonamy, a ja cieszę się, że z nami są i pozwólcie Państwo, że szczególnie powitam wicestarostę bochańskiego, pana Ryszarda Droszczaka. Zastępcę burmistrza miasta Bochni, pana Wojciecha Woźniczkę. Wicedyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, panią Barbarę Szotarakieć. Witam serdecznie przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Miasta w Bochni. I najserdeczniej wszystkich tych, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska, ale bardzo miło nas tu Państwu. Bardzo miło nam gościć tu Państwa. I nie zwlekając, oddaję głos dzisiejszym rozmówcom. Mirosław Mroczek i Andrzej Pacuła.